10 trwających konfliktów zbrojnych, 10 wojna w Donbasie, wojna hybrydowa na terenie obwodu Donieckiego i Ługańskiego Ukrainy rozpoczęta w kwietniu 2014 roku. Zbrojne wystąpienie separatystów wspieranych przez rosyjską armię i siły specjalne dążących do oderwania tego terytorium od Ukrainy było poprzedzone przez marcowe wystąpienia prorosyjskie i kryzys krymski. Które nastąpiły po rewolucji Euromajdanu. Po jednej stronie konfliktu znajduje się Ukraina, po drugiej zaś Federacyjna Republika Noworosji, Federacja Rosyjska i Doniecka Republika Ludowa. Konflikt trwa od 6 kwietnia 2014 roku. 9. Konflikt izraelsko-arabski obejmuje okres ponad pół wieku politycznych napięć i jawnych niechęci pomiędzy Arabami a Żydami na Bliskim Wschodzie. Konflikt izraelsko-arabski ma charakter etniczny, religijny i terytorialny. Niektórzy uważają go za część wielkiego starcia cywilizacji pomiędzy Zachodem a Arabami i światem islamu. Inni uważają, że religijny wymiar jest zupełnie nowym aspektem tego konfliktu. Niezależnie od przyczyn, konflikt ten jest źródłem niechęci inicjujących. Liczne ataki na przeciwników we współczesnych państwach na całym świecie. I tym samym, poprzez powszechność zjawiska terroru, przybiera charakter konfliktu globalnego. Walki trwają od 15 maja 1948 roku. Po jednej stronie konfliktu jest Izrael, po drugiej zaś Egipt, Syria, Jordania, Irak, Arabia Saudyjska, Jemen i Liban. 8. Spór o Kaszmir. Konflikt terytorialny pomiędzy Indiami a Pakistanem o Kaszmir. Konflikt ten sięga korzeniami jeszcze 1947 roku, kiedy to po rozpadzie Imperium Brytyjskiego powstały niepodległe państwa Pakistan oraz Indie. Brytyjska koncepcja podziału państwowości kolonialnych zakładała utworzenie dwóch państw w miarę jednolitych religijnie. Indie miały być w większości hinduistyczne. A Pakistan muzułmański. Wtedy to rozpoczęły się masowe migracje muzułmanów i hindusów. Wówczas doszło do pierwszych potyczek. Kaszmir był w 80% zamieszkiwany przez muzułmanów. Przez cały 2012 rok w Kaszmirze odnotowano 75 incydentów, w których zginęło łącznie 8 indyjskich żołnierzy. Z kolei rok później w 81 incydentach śmierć poniosło 25 pakistańskich i 16 indyjskich żołnierzy. 7. Wojna domowa w Peru. Konflikt toczony pomiędzy rządem Peru a lewicowymi radykałami z ugrupowań Świetlisty Szlak i ruch rewolucyjny imienia Tupaka Amaru. Obecnie obydwa ugrupowania rebeliantów zostały zmarginalizowane. Oznacza to, że owe ugrupowania są w zasadzie organizacjami przestępczymi powiązanymi z handlem narkotykami. Szacuje się, że liczą one nie więcej niż 100 członków. Dla porównania w latach 90. liczyły 1000 bojowników. 6. Wojna domowa w Somalii. Konflikt zbrojny zapoczątkowany obaleniem somalijskiego dyktatora Siada Barre w 1991 roku i do dzisiaj nierozwiązany pomimo wysiłku kolejnych prezydentów i rządów przejściowych mających na celu stworzenie efektywnego systemu władzy centralnej. W wojnę domową angażowały się siły ONZ, Etiopia, także Unii Afrykańskiej. Obecnie toczy się piąta faza konfliktu mająca charakter wojny między klanami somalijskimi. Przez wielu ekspertów w tej dziedzinie Somalia jest zaliczana do tzw. państw upadłych, ponieważ władza centralna nie kontroluje terytorium państwa, a jej wpływy są znikome. 5. Rebelia w Jemenie Rebelia szyitów w Jemenie rozpoczęła się w czerwcu 2004 roku, kiedy duchowny lider Zajdytów Hussein Badreddit al-Huti wystąpił przeciwko jemeńskiemu rządowi. Większość trwających walk ma miejsce w północno-zachodniej prowincji Sada w Jemenie. Abdul Malik al-Huti, lider rebeliantów, oskarżył jemeński rząd, iż ten rekrutuje do walki z Huti członków Al-Kaidy. Według Hutiego jego, i Saudyjczycy założyli sojusz z Al-Kaidą w stłumieniu szyickiej rebelii. Kilka miesięcy po oskarżeniach Jemen w styczniu 2010 roku wypowiedział wojnę Al-Kaidzie. Było to spowodowane nieudaną próbą zamachu terrorystycznego na samolot lecący do USA. 25 grudnia 2009 roku. Terrorysta wykonujący zamach był szkolony przez skrzydło Al-Kaidy w Jemenie. Armia Jemenu była wspierana przez Arabię Saudyjską, Stany Zjednoczone, Jordanię, Maroko i Pakistan, rebelianci zaś przez Iran i terrorystów al-Shabaab. 4. Ofensywa państwa islamskiego w Iraku. Kampania wojenna przeprowadzona przez sunnicką organizację terrorystyczną Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie i wspierające ją postsadamowskie ugrupowania militarne na terenach północno-zachodniego Iraku. W sierpniu 2014 roku eksterminiści z w czerwcu 2014 roku państwa islamskiego rozpoczęli ofensywę na ziemiach Kurdów, Jezydów i Chrześcijan, dopuszczając się masakr na cywilach. W związku z tym, 7 sierpnia 2014 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama autoryzował interwencję sił powietrznych tego kraju. Po jednej stronie, konfliktu stoi państwo islamskie. Przeciwko niemu walczy Irak, Syria, Stany Zjednoczone, Polska, Kurdystan, Francja i Australia. Trzy sudański konflikt graniczny Sudan i Sudan Południowy walczy o dostęp do terytorium bogatego wzłoża naturalne. 10 kwietnia 2012 roku wojska Sudanu Południowego zbrojnie zajęły sudańskie miasto Heglik. Dzień później oba kraje ogłosiły mobilizację wojsk, a władze Sudanu wprowadziły stan wojny z południowym sąsiadem. Wojsko sudańskie bezskutecznie próbowało odbić miasto w odwecie za pomocą lotnictwa bombardując tereny południowo-sudańskie. Dopiero pod presją międzynarodową Sudan Południowy opuścił Heglik po dziesięciodniowej okupacji. Do dziś relacje obu państw są bardzo napięte i do dziś dochodzi do starć militarnych. 2. Syryjska kampania przeciwko państwu islamskiemu. Ofensywa prowadzona na terenach kontrolowanych przez antyrządowych rebeliantów Frontu Północnego i Wschodniego Syryjskiej Wojny Domowej przez koalicję ugrupowań islamskich przeciwko państwu islamskiemu. Kiedy Syria zaczęła popadać w chaos, państwo islamskie wykorzystało sytuację i dokonało inwazji. Po stronie Syrii opowiedział się Irak oraz Turcja. I jeden wojna domowa w Syrii trwająca od 2011 roku wojna domowa. W 2011 roku w Syrii rozpoczęło się antyrządowe powstanie. Jego przyczyną były autorytarne rządy Baszara al-Assada. Inspiracją dla Syryjczyków i protestów, a następnie zbrojnego wystąpienia były udane rewolucje w Tunezji, Egipcie oraz wojna domowa w Libii, tak zwana arabska wiosna. Jest to największy współczesny konflikt po stronie oddziałów rządowych Syrii. Walczy Rosja, Iran, Chiny, Egipt, Algieria, Sudan. I Korea Północna, zaś po stronie rebeliantów państwo islamskie Wielka Brytania, Francja, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Turcja, Libia i Stany Zjednoczone. Proszę zauważyć, że to jedyny konflikt militarny na świecie, w którym bezpośrednio walczą ze sobą Rosja i Stany Zjednoczone, a zarazem państwa, które prowadzą wojnę z państwem islamskim, jak Francja, Wielka Brytania czy Turcja, w tym konflikcie są po stronie państwa islamskiego. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!